Co to jest referendum? Wydarzyło się w naszym kraju, że ludzie już wchodzili do tego referendum. Nasz kraj nie może wejść do Unii, bo jak wejdzie do Unii, to my sobie ledwo, panie, tutaj radzimy. Co tutaj? Ledwo zarabiamy pieniądze. Proszę panią, ale przecież w Unii też są prace. Nawet lepiej, Ania. A w tym referendum przed tym pilnuje policjant, żeby się podpisać. I wchodzi do takich urnien i tam zasłania się, żeby sąsiad nie odgapiał. A co może odgapić? Kółko albo krzyżyk. To są państwowa tajemnica przecież. Dlaczego? Bo to jest waga narodowa. To jest takie strasznie ważne. Musimy być silni jak Niemiec. A dlaczego musimy być tacy silni? Bo polskie kobiety będą się teraz pobierać z Niemcem. Bo najbliżej jest, jest bogaty, ma dużo pracy dla Polek. Na przykład jakiej? No, że na przykład może gotować jedzenie albo sprzątać salon. I referendum dlatego było tak zablokowane ludźmi, bo wszyscy chcieli głosować. I piekarze, i strażacy. A ja widziałam strażaka, który głosował na tak. A skąd wiesz, że na tak? Bo był bardzo uchachany. A jak myślicie, czy udział waszych rodziców w referendum to była taka historyczna chwila? Tak, bo mama się wystroiła, szpileczki nałożyła, wymalowała, a to tylko krzyżyk trzeba było postawić i wrzucić do pudła. Mój tata się upachnił na referendum. Obgolił się, smarował się różnymi jego smarowaniami męskimi. I mój tato jest historyczny. A tata mówi, że będziemy ciężej pracować, bo będziemy murzynami bardziej. Ja na pewno będę Europejką, bo chcę być na billboardzie, tak jak prezydent. Aleszo Kwaśniewski od razu po referendum pojechał. Poza tym nie chciał rozmawiać w telewizji, jak pokazywali tego, a kiedyś to nawet go chyba wywalili ze swojego skarbu państwa i nie był, a potem znów go włożyli. Ale proszę pani, wie pani, że ja skreśliłam ten krzyżyk? Ty? Tak. Moi rodzice, jak weszliśmy do tej urnienki, to ja skreśliłam, a oni się popłakali. Dlaczego? Się wzruszyli, że my możemy naprawdę być do tej Unii. To znaczy, że dobrze, że my do tej Unii wchodzimy? Dobrze, bo będziemy mogli w Europie normalnie pracować na czarno. Legalnie. Dzień dobry, kawka, herbatka, napoje.